10 minut po 21. Mam więc zaszczyt powitać serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pożygród w audycji Krypta FM. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk i będę waszym przewodnikiem po tym, co nieznane. Kochani, co za dzień? Tak jak obiecywałem, dziś przedstawię naszym młodszym słuchaczom kilka wskazówek dla początkujących łowców kryptyd, ale najpierw chciałbym rozpocząć od odtworzenia intrygującej rozmowy, którą mogliście już słyszeć w dzisiejszym wydaniu wiadomości Radia Pożygród. Posłuchajcie. Może się pan przedstawić? Jędrzej Świergiel, gospodarz. Panie Jędrzeju, niech pan opowie słuchaczom, co się wydarzyło. Ja pani powiem, jak tutaj w Gozdanach mieszkam od urodzenia i pierwszy raz wszystkiego widziałem, jak Boga kocham. Czyli co? Co ja mogę powiedzieć? No, w domu byłem, na mycie się gotowałem, bo już do spania chciałem iść i słyszę wrzaski, kotłowanie. Się ubrałem na szybko, wybiegam, w klapkach samych. No i o, to co widać. Zwierzyna tutaj porozciągana, rozbebeszona, tutaj koza moja leży. Za głowę się złapałem, myślę, wilk. Ale potem patrzę, kury dwie martwe też leżą, też poszarpane. Nie zabrał nawet, zostawił jak leżały. A wilk by zabrał. Czyli coś pan wie? Ja nie wiem, ale ja się domyślam. Ale to nie ma co gadać. Byle nie wróciło. Wie pani, ja po prostu chciałbym ludzi ostrzec, uważając się, że dobrze budynki zamykali. Dla mnie to jest niepotrzebne, żeby wiedzieć. Niebywałe, wiem. Niebywałe. Rozbebeszone zwierzęta, znalezione we wsi Gozdary, pod naszym Pożygrodem. Powiem państwu szczerze, że po wysłuchaniu tej rozmowy ciężko mi się było już na czymkolwiek dziś skupić. Oczywiście przydałoby się więcej informacji. Dlatego też apeluję. Jeśli mieszkacie w Gozdarach, bądź macie jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w śledztwie redakcji Krypta FM, zapraszam do kontaktu telefonicznego podczas jutrzejszej audycji na żywo. Bądź, i tutaj ciekawostka technologiczna, zapraszam na nowo powstałe forum internetowe audycji Krypta FM, które znajdziecie na portalu internetowym naszego radia. www.bozygrodfm.pl. Moi drodzy słuchacze, to jest oczywiście temat, który zdecydowanie warto pozostawić dorosłym. Jednakże, tak jak obiecałem, dla was również dziś coś przygotowałem. Spisałem kilka porad dla młodego łowcy kryptyd, które na pewno przydadzą wam się podczas własnego śledztwa, które przeprowadzić możecie na własnym podwórku. Oto one. Po pierwsze, zaopatrzcie się w dziennik, w którym będziecie prowadzić swoje zapiski. Szukanie kryptydy to tylko połowa pracy kryptozoologa. Przed wyruszeniem w teren warto wiedzieć, czego w ogóle szukamy. W dzienniku zapisujcie więc konkretne zadania, takie jak odwiedzenie konkretnego miejsca, które warto zbadać. Jeśli chodzi o pomysły na zadania, dobrym źródłem może być na przykład nasza audycja, jak również nasze forum internetowe. Druga zasada, trzymajcie się ścieżek. Szukanie krypty to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jednak pamiętajmy o zdrowym rozsądku. Oddalając się od domu, warto mieć ze sobą mapę okolicy, na której zaznaczycie znane wam ścieżki. Pomocne mogą być również punkty orientacyjne. W ten sposób, tak długo jak zostaniecie na ścieżkach, zawsze wrócicie do domu. Trzecia zasada, najważniejsza. Powinna wam zawsze towarzyszyć osoba dorosła. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Badacz zjawisk paranormalnych musi pamiętać, że jego hobby towarzyszy wiele niebezpieczeństw. Eksplorując opuszczony budynek, łatwo skręcić sobie kostkę. A nasze lasy pełne są pokrzyw i koczastych krzewów. No, w towarzystwie osoby dorosłej zawsze będziecie bezpieczni. To tyle na dziś.
Poradnik znajdziecie również w wersji tekstowej na naszym forum Krypta FM. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk, a to była Krypta FM. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Udanych łowów.
10 minut po 21. To może oznaczać tylko jedno. Ja nazywam się Łukasz Barczyniuk, a wysłuchacie audycji Krypta FM na antenie Radia Boży Gród. To zaszczyt być waszym przewodnikiem po tym, co nieznane. Dziś przyjmować będziemy telefony od naszych słuchaczy, ale najpierw coś, na co na pewno wielu z was czekało z niecierpliwością. Mamy nowe informacje dotyczące ataku na zwierzęta gospodarcze w Kozdarach pod Bożegrodem. Na naszym forum opublikowane zostały wczoraj zdjęcia ciała kozy, która padła ofiarą tajemniczego łowcy. Zdjęcia przekazałem znajomemu weterynarzowi, który w ciągu kilku dni udzieli nam swojej ekspertyzy. Dziękujemy bardzo użytkownikowi Fotolover4 za pomoc w naszym śledztwie. Nasza linia jest otwarta. Zapraszam więc do... Mamy pierwszy telefon. Halo? Z kim mam przyjemność? Wiktoria. Witam cię, Wiktorio. Z czym dzisiaj do nas dzwonisz? Halo? Pani Wiktorio? Chwila, bo wykładam jeszcze. No tak, Wisielec. Ona błądzi, ta istota z Gozdar. Tylko co ją tu przywiodło? Pani wykłada tarota? No, nic panu nie umknie, panie Łukaszu. Wieża. Czyli co, jakiś wysoki budynek? Może wieża radiowa? Panie Łukaszu, karty nie zawsze mówią do nas wprost. Przepraszam? Gdzieś w tych Gozdarach jest miejsce mocy, gdzie to, co ziemskie, łączy się z tym, co poza naszym postrzeganiem. To są zazwyczaj miejsca naturalne, monumenty przyrody, przedwieczne dominanty. Ludzie do nich lgną, oznaczają je. Ale żeby je znaleźć, potrzebny jest jeszcze kierunek. Rytwan. Czyli podróż? Dobrze pamiętam? Nie każdą kartę trzeba interpretować, panie Łukaszu. Czyli miejsce to znajduje się niedaleko torów? Halo? No nic. Dziękujemy, Wiktorio, za ten zastrzyk magicznej energii. Mamy już kolejny telefon. Zobaczmy. Halo, halo. Witamy na antenie. Z kim mam przyjemność? Witam. Arkadiusz Chocholak z tej strony. Z Bożegrodu. Witamy, panie Arku. Panie Łukaszu, chciałbym zacząć od serdecznego podziękowania całej redakcji Radia Bożegród, bo umilacie mi bardzo wieczory. Ja zawsze chciałem zadzwonić i wam to powiedzieć i cieszę się, że dzisiaj mam okazję. To bardzo miło nam słyszeć, panie Arkadiuszu. Również pana pozdrawiamy. Panie Łukaszu, ja mam taką prośbę do tego fotografa, o którym pan mówił, bo widzi pan, ja tutaj mam źródła, które mówią o tym, że w Gozdarach miała miejsce bitwa powstańcza w 1863 roku. I proboszcz, jak chował powstańców, to kazał postawić pomnik żyliku. I ja nic o tym pomniku nigdzie indziej znaleźć nie mogę. I zastanawiam się, czy on istnieje w ogóle, czy nie. Czy panu mógłby taką prośbę temu fotografowi przekazać, żeby on mi zrobił zdjęcie tego pomnika i mi jestem przysłał? Mogę panu adres podać. Wie pan, panie Arku, ten nasz fotograf jest użytkownikiem naszego forum. Ja bezpośrednio nie mam z nim kontaktu. Ale może pan napisać do niego z taką prośbą w wątku na naszym forum. No właśnie, ja nie wiem, jak to zrobić. Czy ma pan komputer? No syn zostawił po sobie, ale ja nie używałem tego nigdy. A internet? Nie wiem. No ja nie wiem takich rzeczy naprawdę. Dobrze, panie Arku, to ja mam propozycję. Czy ja mogę do pana zadzwonić po audycji? I chętnie panu pomogę. Nie chcę kłopotu robić. Ależ skąd? To dla mnie przyjemność. To my się później dzwonimy, dobrze?
Dobrze, to do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. I dziękuję jeszcze raz za miłe słowa dla naszej redakcji. Dobrze. Mamy chyba czas na jeszcze jeden telefon. Halo? Z kim mam przyjemność? Hunter 95. Okej. Z czym do nas dzwonisz? Ja jedno wam powiem. Tym nad lasem. Tyle powiem. Ale nie wiem, czy jesteście gotowi naprawdę. Chodzi o Gozdary? Tak. Tym nad lasem. Jego źródło. Prawda może zaskoczyć. Oczywiście, jeśli naszemu tajemniczemu fotografowi starczy odwagi. Rozumiem. Hunter 95, czy jest tam może z tobą osoba dorosła, z którą mógłbym porozmawiać? No, dziękujemy za ten jakże ważny telefon. No, cieszę się, że w nasze śledztwo zaangażowane jest tak wiele osób. To tyle na dziś. Dziękuję wam serdecznie za udział. Przypominam o forum naszej audycji, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat naszego śledztwa w Gozdarach. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk, a to była audycja Krypta FM. A teraz, przepraszam, mam telefon do wykonania. Tymczasem udanych łowów.
minut po 21. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk. Witam wszystkich słuchaczy audycji Krypta FM na antenie Radia Bożegród. Jak zawsze będę waszym przewodnikiem po tym, co nieznane. Moi drodzy, chciałbym zacząć od podziękowania naszej wspaniałej społeczności, czyli wam, za ogromne zaangażowanie w sprawie gozdarskiej kryptydy. Dzięki waszej aktywności na naszym forum internetowym nasze śledztwo nabrało pędu. Ja nadal czekam na ekspertyzę od lekarza weterynarii dotyczącą zdjęcia zagryzionej kozy. Natomiast nie przeszkodziło to wam w eksploracji kilku ciekawych tematów. Na forum opublikowane zostało m.in. zdjęcie pomnika upamiętniającego bitwę powstańczą, która swój finał miała w lesie w Gozdarach. O zdjęcie prosił pan Arkadiusz, który zajmuje się dokumentacją miejsc pamięci i kazał przekazać, że jest bardzo wdzięczny za pomoc. Myślę, że tę wdzięczność najlepiej obrazuje to, że zrobił to, wykonując do mnie kilkanaście telefonów na przestrzeni dzisiejszego dnia. Z tego co rozumiem, już ma kolejne zlecenia dla chętnych miłośników historii. Pozdrawiamy, panie Arku. A jednym z dziwniejszych wątków, którego, szczerze przyznam, kontynuacji się nie spodziewałem, jest rzekome miejsce mocy, którego istnienie sugerowała w poprzedniej audycji nasza słuchaczka, Wiktoria. Użytkownik Fotolover 14 nie tylko zdołał je odnaleźć, ale też wykonał jego zdjęcia. Ma być na nim stare drzewo, na którym widnieją malunki pentagramów. Według forumowiczów może to oznaczać aktywność satanistyczną, która swoje epicentrum ma mieć w głębi gozdarskiego lasu. Więcej informacji na naszym forum. A tak, co do forum, chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Moi drodzy, korzystając z forum dyskusyjnego, starajmy się przestrzegać zasad netykiety. Pamiętajmy, że za monitorem znajduje się drugi człowiek. To tyle na dziś. Wszystkie wyżej wymienione wątki znajdziecie na naszym forum dyskusyjnym na stronie Radia Bożegród. Dziękuję za wasze zaangażowanie. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk, a to była Krypta FM.
minut po 21. Ja nazywam się Łukasz Martyniuk, to jest audycja Krypta FM na antenie Radia Bożegród. Moi drodzy, ledwo dziś dążyłem do studia, ale miałem kilka miejsc do obskoczenia. Myślę, że już wam przedstawię to, co tutaj mam. To nie będziecie mieli mi tego za złe. No tak. Moi drodzy, razem z pomocą służb rozwiązaliśmy dziś zagadkę bestii z Gozdar. Chciałbym podkreślić, że dziś...
Bardzo miło jest mi powitać w dzisiejszym nietypowym segmencie panią Franciszkę Świergiel, byłą gitarzystkę zespołu Motyle, który zakończył swoją działalność w 1999 roku. Jednak dziś, po wywiadzie z Franciszką, mamy przyjemność zaprezentowania państwu jej solowego debiutu po latach przerwy. Pani Franciszko, co skłoniło panią do powrotu na scenę muzyczną i dlaczego akurat teraz? Po tym, jak niestety byliśmy zmuszeni okolicznościami niezależnymi od nas do rozejścia się jako zespół, ja nadal tęskniłam do tworzenia muzyki, która tak na dobrą sprawę od zawsze stanowiła ogromnie ważną część mojego życia. Przez 7 lat nie byłam w stanie do końca zostawić ze sobą tych wspaniałych doświadczeń, które przeżyłam wspólnie z artystami Motyli. Starałam się stworzyć własną muzykę, jednak nie byłam zadowolona z efektów swojej pracy. Ciągle wracałam do grania utworu, który skomponowałam chwilę przed założeniem zespołu. Miał on otwierać nasz pierwszy album, jednak nie trafił do jego ostatecznej wersji. Kilka tygodni temu mój mąż, słuchając jak wygrywam dobrze znaną mi melodię, sugerował, że mogłabym go nagrać, tak tylko dla siebie. Na początku nie byłam zbyt przekonana, ale z czasem zaczęłam nieco oswajać się z tym pomysłem i pewnego dnia po prostu to zrobiłam. Gdy mogłam wreszcie odsłuchać tego nagrania, poczułam, że to jest to coś, nie? Że to jest coś, czego szukałam. Zbyt długo starałam się na siłę odnaleźć siebie na nowo jako artystkę. Jest to bardzo wzruszająca historia. Czy ma już może pani plany na dalszy rozwój solowej kariery? Nie mam wpływu na to, co przynosi mi życie, jednak zrozumiałam, że mogę skorzystać ze wszystkich doświadczeń, które zdobyłam do dalszego tworzenia, nie definiując siebie na nowo i kontynuując swoją podróż, ucząc się przede wszystkim akceptować przeszłość. Nie chcę zobowiązywać się do niczego względem mojej twórczości i zostawiam sobie przestrzeń do tego. I żeby cieszyć się tym, co jest teraz, a jedną z takich rzeczy jest ten utwór, który właśnie wydałam. Chciałaby pani zapowiedzieć słuchaczom swój utwór? Drodzy słuchacze Radia Bożegród, mam ogromną przyjemność przedstawić wam utwór Wspomnienia, Pożegnania i Powroty, którego możecie wysłuchać już teraz. Franciszka Świergiel.